Panie prezes, dzisiaj otwarcie doktora Schumachera, największej bodajże, albo lub jednej z największych fabryk w strefie ekonomicznej kamiennogórskiej. No, wy mieliście bardzo duży udział w tym otwarciu. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy kamiennogórskiej. Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Dla mnie to szczególny dzień i oczywiście, tak jak pan powiedział, jest to jedna z największych firm, zarówno w strefie ekonomicznej wielobranżowych, mówimy o inwestycjach, jak i także papierniczych, bo mamy WP i mamy BDN i teraz mamy Schumachera. Natomiast również plasuje się wśród największych firm specjalnej strefy ekonomicznej. Ja pamiętam dokładnie, to było w 2013 roku, kiedy rozpoczęliśmy procedurę włączania IMKI, jeszcze wtedy IMKI do specjalnej strefy ekonomicznej i ogromny rozmach inwestycyjny, który towarzyszył temu przedsięwzięciu. Proces trwał 7 miesięcy. 14 maja 2014 roku wydaliśmy zezwolenie. Zezwolenie, które zobowiązywało firmę do ulokowania nakładów inwestycyjnych na poziomie 90 milionów i zatrudnienia 660 pracowników plus 150. To były te relacje, które towarzyszyły wydaniu zezwolenia. I dzisiaj to szczególny dzień, także dla strefy. Dobrze, dziękuję bardzo.